Także, proszę Państwa, o reprywatyzacji. Tak, o reprywatyzacji. Tak, tak, tak. Osób, które miały wzbogacić się na warszawskiej reprywatyzacji. Wyraził również nadzieję, że komisja zakończy proces reprywatyzacji i przywróci sprawiedliwość. Według szacunków, między innymi Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, poszkodowanych w aferze reprywatyzacyjnej jest 40 tysięcy osób, lokatorów i prawdziwych właścicieli nieruchomości. Szef chińskiego parlamentu z wizytą w Polsce, Zhang Dejiang, ma w planach spotkania z prezydentem, premierem i marszałkami. Czterdzieści tysięcy, Boże. 40 tysięcy. O Jezu, 40 tysięcy, zobacz. 40 tysięcy. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby Langstrom Extra, to tak się dzieje. Niestety. Złodziejstwo i reprywatyzacja. Także proszę być z nami w kontakcie. Będziemy informować o wynikach, o dalszych losach reprywatyzacji. Co tam się dzieje w ogóle? Radio Conchita. Także widzicie Państwo, trzaski są w radiu. Przerwy. No różne rzeczy, no różne są opcje w radiu. Jak to w radiu? Nie byłoby to radio. Właśnie to jest radio, właśnie. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także proszę być z nami. Proszę być z nami. Także już wracamy, proszę Państwa, do programu naszego radia. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Z opinią rzecznika Generalnego Trybunału ogłoszą wyrok.